Dzień dobry kochani, tym razem zgodnie z zapowiedzianą nie tylko godziną, ale i miejscem, w którym chcia chciałam się spotkać z wami, do którego zapraszałam. Udało mi się prawdopodobnie dotrzeć. Nie mam jeszcze odpowiedzi, czy rzeczywiście tak jest, ale myślę, że jestem tam, gdzie być powinnam, czyli na moim profilu. Kochani, zaprosiłam Was tutaj dzisiaj po to, aby powiedzieć coś nieco o słowach, a właściwie o jednym słowie, które jest najczęściej używane przez kobiety. Powiem szczerze, że w ogóle. Interesuje się tym od dawna. To znaczy, od dawna szukam badań na ten temat i nie znajduję. W związku z czym, skoro nie ma badań na ten temat, skoro nie mogę się oprzeć na jakichś konkretnych informacjach, które już zostały zrobione, gdzie już zaczęto, gdzie już jakby poczyniono. Konkretne kroki, żeby się dowiedzieć, jak to jest, no to zwykle w takich sytuacjach próbuję to robić sama. I tak owszem, mam już na swoim koncie parę takich różnych badań. Dlaczego mówię badań? Dlatego, że no, trudno jest to nazwać badaniami, jest to bardziej obserwacja, jest to bardziej zwracanie uwagi na różnego rodzaju rzeczy i notowaniu tego, zapisywaniu tego, jakby. Staraniu się w tym momencie no, znaleźć jakby odpowiedź na te pytania, które mnie tutaj nurtują, które są dla mnie ważne, które, które są dla mnie e, istotne. I tak jak mówię, kilka lat już się tym zajmuję. Również siebie zaczęłam obserwować pod tym kątem. Zaczęłam obserwować siebie pod tym kątem, kiedy mówię do siebie. Kiedy mówię do innych osób, jak zwracam się w takich różnych sytuacjach. No i tutaj zaobserwowałam pewną różnicę w stosunku do tego, co było u mnie kiedyś, i to wiem z moich pamiętników, z moich wyznań, jakie w tych pamiętnikach robię. W stosunku do tego, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj, i oczywiście się z Wami tym podzielę. Chcę jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, mianowicie taką, że owszem, pisze się o języku kobiet sporo, ale zwraca się uwagę jakby na zupełnie inne rzeczy. Najczęściej mówi się o języku kobiet w relacjach, w relacjach z innymi osobami. No i cóż, zazwyczaj chodzi tutaj o te relacje. Erotyczne, czyli o relacje męsko-damskie. Prawdopodobnie, nie wiem, jak to wygląda w relacjach jednopłciowych, kiedy kobieta jest drugą kobietą. Wiadomo, że tego rodzaju relacje też są. Prawdopodobnie będę chciała również dotrzeć do tego, żeby zobaczyć, czy tu jest inaczej, czy to się zmienia, czy tutaj można spojrzeć właśnie na tę sytuację z innego punktu widzenia, jak się okazuje. Natomiast póki co, tak jak mówię, na ten temat informacji, który mnie interesuje, nie ma. A propos tych relacji, zrobię taki podcast, bo myślę, że to jest ciekawe, jak wygląda język kobiet w tych relacjach. I teraz tak, jakie to jest słowo? Dlaczego w ogóle poprosiłam o to na Facebooku? Dlaczego poprosiłam Was o to, żebyście, żebyście. Podzielili się taką informacją. No po prostu z tego powodu, że kiedy sama potem powiem Wam, jakie są moje wyniki, do czego ja doszłam w tych swoich badaniach, to żebyście widzieli, że to nie jest wysane z palca, że Wy również macie podobne wrażenie, czy Wy również widzicie, jakby, że rzecz faktycznie, no w pewnym sensie, tak się właśnie ma. I Tutaj no już chyba przyszedł czas, a nie, jeszcze was troszeczkę podtrzymam w takiej niepewności, ale bo oczywiście nie chodzi o takie słowa jak ja, tak, nie, czy słowa, których używa jakaś osoba często, ale naprawdę nie najczęściej, bo jak się ktoś mi pisze, że używa najczęściej słowa piękne, to kochani, ja się, ja się zachwycam wiele razy w swoim życiu, dziennie, ale to nie jest tak, że to słowo jest najczęściej używanym słowem w moim życiu. W moim życiu najczęściej używanym jest słowem jest dziękuję. Ale to właśnie między innymi dlatego, że nie mówię piękne, tylko mówię dziękuję, a zachwyt przeżywam gdzieś w sobie, a dziękuję za to piękno. Dlatego, że się nie złoszczę, kiedy stanie mi się coś. Niedobrego, kiedy zrobię coś i nie wiem, coś mi spadnie, coś zbije, coś w jakiś inny sposób zniszczę, wówczas mówię o pięknie. To jest moje w ogóle najsilniejsze wyrażenie niezadowolenia. Zatem z tego powodu, a jest cały szereg słów, których używamy, bo są słowami po prostu posiłkowymi. I oczywiście, że słowo, o które mnie chodziło, to było słowo, które no, które niekoniecznie. Powinno się tak znowu często u nas pojawiać. Ktoś napisał słowo rozwój. Naprawdę? Słowo rozwój najczęściej używanym słowem. Ja się zajmuję rozwojem zawodowo i nie mogę powiedzieć, że to jest słowo, którego używam najczęściej. Powiem więcej, nawet w relacjach z innymi osobami. Staram się używać innych słów, dlatego że szczerze, ten rozwój osobisty to, to określenie jest po prostu już tak. Oklepane, i tak wszechobecne w mediach i w różnych takich wypowiedziach ludzi, którzy się tym zajmują, że nawet zastanawiam się, czy nie znaleźć jakiegoś innego słowa, czy nie poszukać czegoś, co, co byłoby może świeższe, może bardziej do nas trafiało. No i przyszedł ten moment, aby powiedzieć, jakiego, jakie to jest słowo. Otóż to jest słowo muszę. To jest słowo muszę, moje kochane i moi kochani. I teraz tak, oprócz słowa muszę, jest również inne słowo, którego, które często się y, używa, i o których tutaj też wspominacie. Mianowicie jest to słowo powinnam. I teraz mówiłam wam, że y, y, powiem coś nieco o, o sobie, jak to u mnie było. Otóż słowa powinnam. Nie pamiętam już nawet kiedy używałam takie słowo. Nie pamiętam, kiedy tego słowa użyłam, nie widziałam go nawet w moich pamiętnikach. Natomiast słowo muszę jest słowem, które bardzo długo pojawiało się w moich pamiętnikach w takim kontekście, w jakim nie chciałabym, żeby się pojawiało ani u mnie, ani u nikogo innego. Natomiast owszem, to słowo i to też. Trzeba wziąć pod uwagę, że słowo muszę ma również taką funkcję u nas gramatyczną. Taką, która nie tyle mówi, że mamy jakiś przymus, że sobie coś narzucamy, że coś trzeba zrobić. O, trzeba. To też jest jedno z tych słów, o których żeście tutaj pisali, które, które de facto dotyczy tego samego zjawiska, choć oczywiście jest innym słowem. Ale to jest słowo po prostu takie posiłkowe. To jest słowo, które, no, muszę wpaść jeszcze tutaj czy tam. Ale, kochani, chociaż to jest słowo, które nie wyraża naszego przymusu, to również nie jest to dobre słowo. Nie jest to dobre słowo do stosowania. Słowo powinnam i słowo muszę różni się od siebie tym, że powinnam, to jest gdzieś z zewnątrz, jakby jakiś. Nakaz, jakaś reguła, jakaś zasada, zasada, no jakieś wymagania z zewnątrz. Natomiast słowo muszę, to jest haha, nakaz, wymaganie i różne inne rzeczy, które narzucamy sami sobie. No i zgadnijcie, które jest gorsze. Czy to z zewnątrz, czy to nasze. To nasze oczywiście. Dlatego, że jeżeli coś powinnam. Ha, no to powinnam, ale to wcale nie znaczy, że ja to wybiorę. To wcale nie znaczy, że ja będę chciała to zrobić. To wcale nie znaczy, że ja to zrobię. W związku z tym nie jest to wcale nic takiego groźnego. Zresztą y, bardzo szybko ludzie rezygnują ze słowa powinnam, kiedy zaczynają to rozumieć, że ja i środowisko, ja i ludzie dookoła to zupełnie dwie różne kwestie. I ktoś może uważać, że tak warto jest robić. To jest zresztą słowo, którego ja bardzo często używam warto, zamiast właśnie trzeba, czy jakichś takich silniejszych słów. Natomiast ja sama uważam inaczej. Natomiast słowo muszę daje nam przymus. Powoduje, że w naszej podświadomości, a czasami również w naszej świadomości, powstaje pewnego rodzaju ciężar. Ciężar, który albo Powoduje, że robimy rzeczy, które, które niekoniecznie chcemy zrobić, a nawet rzeczy, które chcemy robić, ale z takim nastawieniem, że muszę. Albo jeśli ich nie robimy, powoduje w nas różnego rodzaju wyrzuty sumienia, jakieś nie najlepsze zachowania, spada nam na przykład samocena, cena. Och, znowu nie zrobiłam, i tak dalej. Czyli nie jest to absolutnie nic dla nas dobrego. Jeśli powiem, że choroby somatyczne często są związane właśnie z taką siłą, z takim nakazem, może niekonkretnie ze słowem muszę. Ale z tym, co słowo muszę niesie za sobą, tak, czyli z tym nakazem, z tym przymusem robienia czegoś, z tą taką właśnie siłą ciążenia, gdzieś tam, w jakimś kierunku, którą sobie dajemy, którą sobie nakładamy, bardzo często to one właśnie, te, te emocje, ten stres, powodują w nas choroby somatyczne. Ja sama miałam tego rodzaju sytuacje, wprawdzie nie z powodu słowa muszę, bo ja to słowo używam rzadko i najczęściej w kategoriach właśnie tych gramatycznych, zresztą w jednym w rozmowie z Tomkiem Kniatem w naszym podcaście, w ostatniej rozmowie, była taka sytuacja i nawet ją wyjaśniam, więc raczej używam to w takim kontekście, aczkolwiek też staram się nie używać, dlatego, że to słowo ma określony zakres emocjonalny. I jeśli ja nawet chcę to powiedzieć, czy jeżeli ty chcesz to powiedzieć, jeżeli wy chcecie to powiedzieć w zupełnie niewinnym jakby celu, z zupełnie niewinnego powodu, to sił tego musza, tego zakresu emocjonalnego, jaki to niesie, tego również znaczenia tego słowa, ciągle w nas jest i ciągle w nas trwa, dlatego nie warto go po prostu, zwyczajnie używać. Tak. Po to to robię i po to Was prosiłam, żebyście to słowo napisali. Jedna piąta, mniej więcej wszystkich wypowiedzi, może nawet trochę więcej, to, była, to były wypowiedzi świadczące o tym, że wiecie, że jest to słowo. Że wiecie, że takiego słowa używacie. Czyli dlaczego nie warto jest używać tego nakazu osobistego? Właśnie z tego powodu chciałam to zrobić. Nie po to, żeby omawiać to słowo i żeby się dowiedzieć, jakiego słowa używam, choć to też jest ciekawe, ale po prostu dlatego, żeby siebie, ha, nie niszczyć. Żeby nie niszczyć ani swojej woli, bo słowo muszę za każdym razem odwołuje się do woli. A wola w końcu ma też określoną siłę. W pewnym momencie po prostu już nie mamy tej siły, nasza wola już nie ma tej siły, żeby podążać za naszymi muszę, za naszymi nakazami, za naszymi zakazami, które sobie zinternalizowaliśmy, czyli żeśmy przyswoili wewnętrznie i w zgodzie z którymi działamy, albo które żeśmy sobie w ogóle sami stworzyli. Ona po prostu już czasami nie ma siły, no i wtedy jest to zjawisko, o którym mówiłam wcześniej, że nie robimy czegoś, no i wtórnie znowu mamy do siebie pretensje. Niektóre osoby na zasadzie zgodnie z jakimś udziałem w różnego rodzaju szkoleniach i tak dalej, albo gdzieś tam słysząc coś od przecież tak wszechobecnych w ogóle w tej chwili inspirujących różnych tekstach i tak stworzyły takie określenie: nic nie muszę, wszystko mogę. I to jest prawda, rzeczywiście nic nie muszę, wszystko mogę, ale powtarzanie tego typu rzeczy wiele nie wnosi. Dlatego, że jak może tutaj niektóre osoby wiedzą i pamiętają, nie, nie jest w ogóle odbierane przez podświadomość. Podświadomość, nierozumienie. Czyli jeśli wykreślimy nie, z nic nie muszę, to wychodzi i tak muszę, bo tego nie nie ma. Co do tego, czy wszystko mogę, to wiecie kochanie, no, to jest trochę problematyczne pytanie, czy mogę wszystko. Ja bym nigdy w życiu sobie nie pozwoliła na coś takiego, jak taka, taka, takie powiedzenie, że wszystko mogę, bo to po prostu nie jest prawda. Najnormalniej w świecie. Nie, nie mogę wszystkiego. Z jednej strony nie mogę wszystkiego, bo nie mam do tego umiejętności. Z drugiej strony nie mogę wszystkiego, bo są określone prawne, chociażby reguły, są określone zasady serca, zasady dobra, zasady empatii, itd, i tak dalej. W związku z czym nie, nie mogę wszystkiego, mogę wiele, ale nie mogę wszystkiego. Prawdopodobnie stworzę jakąś taką afirmację, którą tutaj wam gdzieś dam, która mogłaby na okoliczność tego muszę być dobra, ale. Tej afirmacji wcale nie jest potrzebne słowo muszę. Absolutnie. Właśnie chodzi o to, żeby z tego słowa w ogóle generalnie zrezygnować. Tam, wszędzie, gdzie można i po prostu najnormalniej w świecie zastępować je innym słowem. Ja jestem w takim wieku, jak wiadomo, gdzie wiele kobiet wchodzących w ten wiek bardzo często powtarza i tak jest to dla wielu osób naprawdę ulga, że już nic nie muszą, no na pewno nie muszą chodzić do pracy, prawda, choć są oczywiście takie osoby, które po to, żeby utrzymać się na pewnym poziomie, na którym by chciały, dalej pracują i niestety dalej muszą pracować, bo no, jest różnica pomiędzy tym, że się pracuje, bo się chce, a pracuje się, bo się musi. Ale zobaczcie, jeżeli ktoś na przykład na emeryturze, czy w takim właśnie wieku już starszym Cieszy się z tego, iż kobieta cieszy się z tego, że już nic nie musi udowadniać, że nic nie musi pokazywać i tak dalej, i tak dalej, to jaki ciężar to musiał być jednak to muszę, to udowadnianie, czy to pokazywanie, czy robienie jakichś innych rzeczy, skoro w tym momencie jest taka radość. Czyli to jest jakby kolejny element pokazujący siłę tego muszę. Co możemy zrobić i jak możemy. Za, zmienić to mówienie. Przede wszystkim w, tutaj kłania się proaktywność, czyli jeśli ktoś jest ze mną dłużej i zaprzyjaźniony jest z logodydaktyką, to wie, że tu jest potrzebna ta przerwa pomiędzy tym, co nam przychodzi do głowy, a tym, co w konsekwencji powiemy, czy nawet co pomyślimy, co poprawimy sobie w myślach. Jeżeli powiem nawet coś, że muszę. To robię wtedy takie, wróć i dyskutuję z tym, jak to muszę. Naprawdę muszę? I ta odpowiedź na pytanie, czy ja naprawdę muszę, z reguły rzucam tutaj tylko tak, więc proszę się tutaj nie przywiązywać do tego, ale myślę, że naprawdę w ponad 95% będzie odpowiedzią nie. Dlatego, że jeżeli ktoś mówi, Muszę wychować swoje dzieci, to zadając pytanie, czy musi, tak naprawdę odpowiedź byłaby nie, bo nikt nie musi i jest na to mnóstwo dowodów, że ludzie tego nie robią. W związku z tym warto jest dotrzeć albo też i stworzyć w sobie takie uczucie i taki powód, który nie będzie muszę wychowywać dzieci, tylko chcę wychować dzieci. Pragnę wychować dzieci, zamierzam wychować dzieci, i tak dalej, i tak dalej, używając innych słów. I wiele jest takich sytuacji, gdzie wystarczy zapytać, naprawdę? Albo dlaczego muszę? I okaże się, że albo będziemy od razu wiedzieli, że nie musimy, i to uczucie jest silne, to uczucie jest ważne, wtedy nie będzie tego. Spowodowanego słowem muszę ciężarku, tylko będzie silniejsze to uczucie, które nam powie, że nie, że, że wcale tak nie jest. A jeśli nawet czasami trzeba będzie zadać pytania sobie kolejne, dlaczego, 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 to przynajmniej dojdziemy do takiego rozwiązania i też zrobiłam na ten temat podcast. Bardzo go serdecznie polecam. Nosi tytuł Dlaczego. To jest taki piątkowy podcast i tam, Wyjaśni będziemy mieli wyjaśnienie, tak naprawdę, no sedna tego, dlaczego my uważamy, że coś musimy. Można zastąpić słowem chcę. Można zastąpić słowem przede wszystkim wybieram. Wybieram to, bo lepiej mi z tym tu czy tam. Wybieram to, bo to mi daje jakieś rzeczy, które są dla mnie ważne. Czy na przykład, jeżeli ktoś mówi, muszę iść do pracy. No nie, nie musisz iść do pracy. Nie, nie musisz, mnóstwo ludzi nie pracuje, ale wybieram chodzenie do pracy, ponieważ dzięki temu mam to czy tamto, prawda? Dlatego to, o co, do czego chcę Was bardzo mocno zachęcić, to nie używajcie słowa muszę. Wszędzie tam, gdzie można, nawet w tych gramatycznych konstrukcjach. Zachęcam do tego, aby zamieniać to na słowo chcę, mogę, zamierzam, mam, wybieram. Może napiszecie mi tutaj też w komentarzach, jakie inne te słowa mogą być, zamiast właśnie tego używanego. Zobaczycie po kilku tygodniach takiego nastawienia do swojego języka i do tego nieużywania tego słowa, jak lżej tak naprawdę gdzieś zrobi się w Waszym życiu. Przy okazji jeszcze możecie odkryć parę innych rzeczy, możecie dojść do bardzo ciekawych wniosków, które w konsekwencji też podniosą jakość Waszego życia, spowodują, że Wasze życie stanie się jeszcze lepsze. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że to coś wniosło do Waszego życia. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi, o które tutaj prosiłam. No i co, zapraszam jeszcze przy okazji raz jeszcze na mój kanał YouTube. Bardzo proszę, zróbcie subskrypcję. Już mi brakuje tylko ośmiu tych subskrypcji do mojego celu na ten miesiąc, ambitnego celu, który dzięki Wam no mam nadzieję, że osiągnę. W każdym razie, już i tak dużo. Zostało osiągnięte w tym temacie, w tym miesiącu, za który bardzo, bardzo dziękuję. Bądźmy w kontakcie, kochani. Dziękuję i wspaniałego wieczoru w Polsce. No, a u nas w Kanadzie i w innych miejscach ciągle jeszcze dzień. Piękny, pochmurny, jesienny dzień. Do widzenia.